Crazy Flasher 3, tak? A co to jest, koleżko? A ja to znam. Zarąbista giereczka. Już widzę, że ja to pamiętam. O kurde, to jest klasyczek. To jest ciężki klasyk. Zagrajmy. Ale czemu trójka, nie jedynka? Jedynka gorsza? Echa, bo jedynka to nawet nie jest ta gra, tylko jakieś ścierwo pieprzone. O, Crazy Monkey. Monkey. Ty, ale to też jak Armor Games coś. Tacy dobrzy. Oni. Ta gierka to była zarąbista. To lobby z Painta. To jest taki klasyczek ta gra. Okej, spacja bynymy, okej, dobra, damy radę. Jak pasy wpisać? Pieprz się. Ty, ale ta giereczka, o kurde, dawaj harda, masz rację, lecimy, hand tylko. Nie mamy broni, go shopping, zero siana, lecimy. Ale mi się ta gra, Jezu, jaka nostalgia, ty widzisz tą grę? O Boże, nie widzę, te zapodałeś naprawdę dobrą giereczkę, powiem ci tak. Ja na to patrzę, to tylko piękne. Zobacz tą grę jako grafa! By, zobacz to. By, ny. Łapą w ziemię. A bejsbolowcy łażą. Chłopem rzucasz. Lecisz! Normalnie, szmato. Cię zabiją, zanim się rozprujesz na policji. Oczywiście w grze, to mówię, wszystko to jest roleplay. Sztywniutko ma być, tak? Pa, jaki rozbieg i muka na łeb, pa. Pst! Aha, martwy. A ty co? Marzysz sprejem po ścianach? A nie, ty jesteś git, sztywniutko ma być. Dobra. To ma krwawe pieniądze zdobyte. Ile sianka? 50, 50. Czekaj, ile siana, bo już nie wiem. Nie wiem, ile zdobyliśmy. 50, ta. No dobra, shopping, co tam? Ole drogo. Koleżko. Inflacja w tym roku wypieprzyła chyba konkretnie. No ale dobra. Grajmy. I tak, tu się 50 zarabia, a tu stówkę, nie? No to lecimy. Nie pisz nic o kolorach. Roboty. U, zobacz tego wielkiego. Trzeba rzucić granaty, by się da. Jak go podnieść? Jak podnieść granat? Szybko, widzu. Kurde, jak podnieść granat? By się łapą bije. Ja pierdzielę, ja tą gierkę maksowałem w gimnazjum, pamiętam. Ej, da się, by. Ale go nie mam. Może on będzie w lobby. Ale kop! Ale kop! Karate kid. Przecież szmatu nie ma. Teczka. Zobacz to. A co zabiuzowałem? Przecież szmatu cię nie ma. Lot samolotem. Pa to. Pa jak chłopa bije. Połóż ten baseball. Fair walka ma być. Patrz to co ja robię. Dwóch na raz. Kopik. O ty się. Ale ten dźwięk. Nie no, ta gra jest taka piękna. Ej, da się chłopa złapać. Jak ja go tak. Zobacz to! Chodź tu. Chodź tu. Dobra, Bruksan. Czemu oni są tacy? Tacy się urodzili. Mamy dziewięciu zabitych. Tu się ta gra, to widać, że stara gra, że się nie pieprzą. Dziewięciu zabitych, nie pobitych, znokautowanych. Stara gierka, rozumiesz? Dziewięciu zabitych ludzi.
Dobra, i teraz rzucę granatę w grupę czarodziejów. Zobacz tego, ty! Chyba ich boss. Ej, co jest? Ej, co jest? Taki mądry? Łap. Chłopy popalone, ty. Kurde, granat. Gdzież ma to spać? Ej, oni mnie pokonają chyba. Ej, warto tego hitka walić? Jest jakiś fachowiec z tej gry? Jeszcze żywy, bo ta gierka trochę wiekowa. O ja pierdziele, chyba dead. Ej, no zobo, jaki abuser, i gorzej niż ty w Achillesie. Dwa 800, ty. Dobra, przegrałem. Dawaj mi granata, lecimy jeszcze raz. Mogę sprzedać 5 naboi? Chyba nie. Nie, musimy chyba... Bo ile jest za tą rundę? 1000. My musimy dofarmić do miecza, widzowie. Co wy na to? Co fabułę tutaj? A, racja! Patrz tego w czapce, co ma czerwone oczy, jak skacze. Ej, ale ta gierka to było w, tego. Bardziej motywowało ludzi do treningu walk w podstawówce, niż to pseudo Path of Fame MMA. Rel? Nie, zobacz to. Oglądasz tą gierkę i sumisz, on mi się dopieprzyć chce. Chłopie, ale bym bił cza... Biłbym tych czarodziejów. Dobra, stronger, stronger. Dawaj, bijemy się. Ale zobacz tego, niby chudy. Blue. Niby jest chudy, nie? Ale zobacz to, patrz to. Dobra, Jan Dzban, no dam ci 10 minut, co? Brzydko napisałeś. Dobra, Andy, siemano, napieprzamy się, panowie. Zobacz to, zobacz. Spójrz na to. Posłuchaj. Windows XP tutaj mają. W chińskim baza... Chłopie, ja pierdziele. Co się dzieje, ty? Windowsem XP nielegalnie handlują. Nie no, ta gra jest no po prostu piękna, widzę. Dobrze, że ją poleciłeś. Znaczy, przypomniałeś w sumie, no bo ją znam. Dobra, on coś tam gada, nie? Tu fabuła nie jest taka ważna. Tam gada zamki, ryja, jestem bossem. I on tu normalnie jest bossem, ty, to nie kłamał. Ja? Co zrobisz, jak rzucę ci... Wiesz co, widzą? Jakby mógłbyś mnie nie oceniać? Dobra, ty stary, jest mocny. Śmieciu. Josh! Ej, to jest lepsze niż hobo. Dużo. Rel. Wstawaj, śmieciu, cię zabiję. Stań. Iś! Patrz teraz, patrz teraz. Kopik. I patrz teraz, wchodzisz w pa... Nice. Apteka? Ile dało HP? Ej, gruby nie żyje. Kop na plery, śmieciu ci kręgosy płamę. Chodź tutaj. Już Windowsa XP chciałeś ukraść. Śmieciu w powietrze bijesz. Powietrza to wam brakuje. W sensie, bo każdemu, każdy powinien mieć równy dostęp. Dawaj pieniądze. Jesteś winny pieniądze. Dawaj siano, dobra. Jezu, jaka dobra jest to gra, Boże. Ej, szczerze, to jest... Ja pierdolę, jaka ta gra jest piękna. Nowy nickname, Bad Boy. O, chłopie.
1000 golda i zobacz to, 5 stówek na miecz. Bierzemy? Dawaj mieczyk. Patrz teraz to. Ładujesz go tu. Ty, jeszcze raz czy dalej? Dajmy dalej. Później Adamczyk albo jutro, no. Ty, bo on teraz ma koleżankę. Koleżanką, zapoznamy się. Czemu ona z Uzi do mnie celuje? Dobra, fabuła jest ważna, ale to sobie przeczytaj widzunie. Książkę. Ta gra jest, żeby grać. Dobra, wyciągamy kosę. O chłopie. Patrz, co się dzieje. Ole zamach. Ej, ale nie mogę skakać teraz. O kurde, ty szmato. Ej, ciężej jest z tym, bo nie da się biegać. O kurde, chyba za szybko ten etap wziąłem, co? Baba mnie bije batem. Ty, a czemu ona jest jakby taka i ma bić? W sensie, a oni... W sensie... Jakby to powiedzieć? Masz! Chłopu łeb ucięliśmy i zobacz ile krwi miał! Łapa ucięta. Słyszysz przeładowanie broni widzu, to mi mów, bo ona wtedy strzela. Łap! Grubemu co się da uciąć. Boże, jaka ta gra jest piękna. Ja pierdzielę, ja bym z tej gry mógł zrobić 100-godzinny live. Ej, to jest trójka, są inne części? Bo ja nigdy w innych nie grałem. 15 FPS-ów? FPS-ów 15, ty za dużo w dupie masz przez dobrobyt. Chłopie, kiedyś 15 FPS-ów było i grałeś w tą grę i miałeś to w dupie. A ty teraz, o 15, gdzie moje 144? Śmieciu, tyle to masz na wadze, brudasie, bo siedzisz od 20 lat przed pecetem. Pieprzeńcu. Pieprzyć cię i tyle. Nie gadam z tobą. Pieprzyć cię. Idę na dupę. Pierwszy etap jeszcze raz. Przepraszam jak coś. Każdy jest równy. Bo tutaj to jest roguelike ogólnie. Teraz poszliśmy sfarmić golda, słyszysz? Pa, wyjmujesz miecz? Iś! Iś! Ty, a takie coś? Co to da? To jest na potem, tak? Warto to farmić? Tera. Kurde. Trzy, dwa, tera. Miś. Tera. Miś. Tera. Miś. Ale już mam wyczutkę. Chłopu łeb ucięty. Dawaj magazynek. Miś. Jezu, jaka ta gra jest dobra, no. Z mieczem. Na bijatykę pod sklepem. No potem będziemy jeszcze lepsze rzeczy mieli. A to źle z mieczem iść na ustawkę? Panowie, mam pytanie. Teraz gadam z kolegami, z Mołdami. I się zastanawiam, wjeżdżać w nich teraz czy zaraz? Jak myślisz? Nieważne. 3, 2, 1. Iść! Akumulator mam jak coś na kablu, co robić?
Jak 15 FPS to wystarczająco może zagrać Bloodborne'a. Ale ty nie rozumiesz w ogóle koncepcji FPS, zaszufladkowańcu zapieprzony. W tej grze 15 w ogóle nie przeszkadza, bo w tą grę się grało na PC-cie, który nawet 15 nie wyciągał, tylko wyciągał... nie będę tego, no dobra. Kumasz? Co to jest? Jakaś bomba. Ile jest warte to? 5 stów. Teraz pytanie. 2,5 koła. Jeszcze raz ten etap i to kupimy? Chyba tak. Albo, nie, inaczej. Pójdźmy teraz tutaj, za 1000. O kurde. Czekaj, bo jerba mi przeszkadza. Mieczyk? Leżysz. Leżysz. Leżeć. Ty, a będzie bicz? Bo myślę, że... fajnie by tutaj jakby na kolegów podziałał. W sensie, no taka broń, tak jak ta baba miała. Rozumiesz mnie? Ej, ale miecz to już jest taka... widzisz różnicę, nie? Że kładę ich hitkiem. Stań. Tu w ogóle kile się liczą z całej gry, nie tylko z etapu. Więc zobaczymy, ile do końca gry się uda ich rozerwać. Leż. Nie, szczerze, giereczka jest dopieprzona, jest za darmo. Kiedyś się w nią grało, a wicy jeszcze narzeka. Widzisz, no tak zwany, wiesz o co chodzi. Ja nie jestem ten, nie? Jestem tolerancyjny jak mogę, nie? Ale wiesz o co chodzi. Wiesz o co mi chodzi. Dobra, dziura w klacie. Zrozumiesz, że 30 FPS Bloodborne nie przeszkadza w niczym? Przeszkadza. A może nie, nie wiem, bo nigdy nie grałem. Kupić pałkę? Kupię, bo ona chyba lepsza jest niż miecz. W sumie nie wiem, zobaczymy. Tu jest też 1000 zarobienia. A weźmy z pałką, tu pójdźmy. Może ma więcej DMG. Ale Bloodborne jest chyba w PS Plus. Dobra. Skip. Lecimy. Puść go! Patrz. Jaka była... ej, ona jest szybsza! Szybsza jest w basic ataku, ale ma taki sam wolny, ten silny atak. To więcej zadaje, bo oni jeszcze żywi. No to nie wiem, chyba tyle samo. Ej, to ma takie samo AD chyba. Chociaż może... nie, dobra. Ładnie bije. Chyba więcej to bije. Nie, no więcej to bije. Kurde. Leżeć. No zagram też w inne gierki, na razie w tą. Dużo tego jest, widzowie. Wiem, że macie też swoje gierki z dzieciństwa, ja chętnie je potestuję. Ale najpierw tą. Wczoraj były parę gierek, dzisiaj jest parę. Jutro będzie parę. Dużo tego jest. To jest nieskończona seria teraz, codziennie gry inne. O ty szmato. Czas pokazać, jak traktować. Nie, dobra. Już za daleko to zaszło. Leżeć. No. To przez to bezstresowe wychowanie kiedyś stary dał całą łapę w całą lepę w karcicho i się grało i nie narzekało. Za relini. Co? Powinno wrócić bicie tego. Moja gierka dzieciństwa to Backpack Battle. Zagrasz kiedyś? Ciekawe. Witam, widza. Jesteś płodem? Witam serdecznie. Dobra, ile my za tym zarobiliśmy? 3000, tak? Ej, a tu jest jakiś czołg. Silny był? Kojarzę tego bossa, ale nie pamiętam, że był silny.
USA ma na klacie. Terminator. Dawaj. Lecimy. Skip fabułę, bo to kogo to obchodzi. Jak cię to obchodzi, widzu, no to wiesz co? No. A jak ich pokonać? Bo nie no... No cały zasięg mapy. Kurde. Ja pierdzielę, to jest nie na teraz. To nie jest na teraz. To nie jest w dupę na teraz i tyle. Chłop mnie laserem za oka rozpieprzony w dupę toporem. Ja chyba cię popieprzyło. Dobra, to nie jest to teraz ewidentnie. Chodźmy pofarmić tutaj. Get ready, dawaj. O ty śmieciu. Puść go, no rzuć nim. Wyjmuję buławę. I się bawimy. Masz, 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 masz. Kiedy kupimy pistolet, bo jesteśmy w USA, ta? Ty właśnie, był pistolet chyba do kupienia, tylko drogo. Ale by tu wleciał konkretnie, nie? Żniwo bym zebrał. Hobo lepsze, ta? Bo ci ojcu przypomnie. No. Żartuję, 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 że nie żartowałem. Tak? No to dobrze, no. Ej, a robot jak wybucha, to DMG zadaje? Chyba nie. Nie, bo mi nic nie zadał. Raz, dwa, trzy. A. Powiem ci tak, ta gra jakby wyszła dzisiaj na Steamie za 300 zł, ludzie by napisali, co tak tanio. Rel? Jest tak dobra. Crazy Killer nowy nickname. Mów do mnie Crazy Killer, teraz luj. Mnie to nie obchodzi. Dobra, dawaj 1500 i nowa brońka. Iś, iś. O ty ś... On szybszy jest. Ty, a nie lepiej farmić gold na fabule, jak tam 3000 idzie do zarobić w moment? Śmieciu. Nie crazy maner, tylko killer. Naucz się mojego nickname'u, bo i tak go zmieniam na Twitchu niedługo. Ucz się, ucz. Pieprzeni bliźniacy. Koniec? Leżeć. Podoba. Tu walka o 3000, o 1000 była, a tam byśmy więcej zarobili. Nowa broń. Pamięć Jedi by wleciał. Dobra, zróbmy tak. Idźmy tu na 1000 zarobić. 3000 zarobić. Nowa broń i na czołg pójdziemy. Rel? Zobacz to. No puść go! Debil, no. No puść go! Nowa broń, zobacz jakie pierścienie ma. Na ile hitów ona zabija tych ludzików? Na hita? Nie, na dwa. Ty, na dwa hity zabija chyba. Zobacz jaka kosa jest. FMS plus 9. Tak. Nie z taką kosą na osiedlu, to fajnie się robi. Interesy.
Zobacz, jaka czystka. Ty szmato. Nie! Kurde, 1 HP. Muszę jej łeb uciąć. Dobra, git. Chcesz wejść dwa? Nie, nie kopiuj mi go. No i widzisz? 3000 tak po prostu. To zobacz. Parę razy. Ej, to są gorsze bronie. Ej, ale gówno. Ej, teraz zostało tylko to? Za 18? No jest pistolecik, ale no to zobacz, jaka sraka. Dobra, zbieramy 18 kafli. Ile to będziemy zbierać? W chwilę 18. Nie muszę mieć innej postaci, żeby pistolet kupić. Co ty piszesz? Ale pet. Jak tu dead się szykuje. Zobacz, co robią, bo mnie otoczyli. Ty w dupę. Dzięki, Joda, za 10 lat. Ja pierdzielę. Dobra, ty easy 3000 miało być. Dobra, jeszcze raz, cicho. Cicho. Używaj granatów, ale no, co te granaty w dupę. Brug happy? No wygrali brugi, ale raz im się udało. Zabiję go. Won. Kurde, ile on żyje? Chłop przyjął 40 ciosów maczetą i żyje. Co z nim jest nie tak? O kurde! GTA 6. No ta. Obiecane było w grudniu i jest. Apteczki nie warto. O kurde. Plecaczki, no będą jakieś. A która jest godzina? Babalko żyje? No to zaraz umrze. Ty, ale miecz świetlny będzie tu one-shotował? Ty, weź mi granaty. Zobaczymy, co robią. Granata, ale z tym patrz tą. Ile one zadają? Oni nadal żyją. Po 3 granatach. Chyba gówno te granaty robią. Lepszy był ten koktajl, co podpalił całą mapę wtedy. Takiego koktajlu to masz się napił.
Ale szmata. Ktoś tam padł. Chyba ja. Tupa. Ej, ciężko. Kurde, mam 1 HP i 0 granatów. Nie, no panowie, no psz... Ale sraka, 3 granaty poszły i padłem. Nie, no w dupę. Ile brakuje? 3 razy jakbym wygrał, to będziemy mieli miecz świetlny, tak? Dobra, próbujemy. Na spokojnie, 3 razy mamy nową broń. Kurde, tę myszkę zabierz. Babom rzucam. Ten jest najsilniejszy, z X-em na czole. Bo on robi to combo, 5 ciosów co trwa. Ty, a broń palna mocna jest? Ale droga w sumie, to nie masz. Cynę, wasiluj. Nie no, jak ona mnie trafiła w dupę? Rączka ucięta za kradzież. Więcej nic nie ukradnie, brudas. No! Nie, proszę cię. Nie! Ja pierdzielę. Idziemy na to jednak, on mnie rozpieprzy na tym na farmie. To jest trudniejsze niż tamto, a jest mniej do zarobienia, no. Ja pierdzielę. Ja pierdziele. Nie no, tego to się nie uda. Dobra, wiesz co, musimy nafarbić tam miecz świetlny tam. Posłuchaj, daj mi szansę. Nie Bambik. Pierwszy poziom fabuły tylko 1000 daje. Ten daje 3. Dobra, cicho tam. Nie, wrzucił mnie w tłum. Chyba jest okej. Muszę unikać tego z X-em. O! Teraz ładnie ich ułożyliśmy. Kurde, chciałem granata podnieść. Nie! Dobra, potem się podnieś. Może. Nie. Nie, no pół HP poszło się pieprzy w ciągu sekundy. Łap. Muszę ją zabić. Nie. Ja pierdzielę, nie. Nie, w dupę. Jak to zrobić? Ona żyje po tylu hitach. Ja pierdzielę, ty, chyba tej gry się przejść nie da. Ej, szczerze, ta gra w porównaniu do Achillesa to jest chłopie, Sisyf moment.
Co za gierka? Jak ona się nazywa, widzu? Co ją poleciłeś? Nie pamiętam. Ale jak zarąbista. Takie lepsze hobo. Nie, hobo w sobie miało 100 części, no to było fajne. I były kontynuacje zawsze, to fajno. Jak więcej uderzą, to chyba jest jakiś bonus do DMG, że dużo uderzyłeś, bo szybciej wtedy padają. Leżeć, pecie, w dupę. Leżeć tym biczem. Jakie Epic War 3? Co to jest? Ja grałem w inne części? No przestań w plecy bić! Ej, baba padła. Kurde. Ona żywa. Ona padła. Podejdź. Łap. Crazy Flasher 3. Madness Project. Ale to przeglądarkowa? Czekaj, zobaczę jeszcze raz. 18, kurde. Ja pierdzie. Ale nie, ja mam plan. Bo zrobimy łatwiejszy etap. Dobra. Potem, dobra, mam plan. Wyglądaj. Zabieraj tę mychę. Zaczyna się. Oszustwo. Kurde. Ej, dobrze idzie. Aha. Dobrze się zestakowali w tym ranie. Że tak całkiem osobno byli. Ten bat to na kolegów zatrzymaj. W sensie... nie na każdych. W sensie, że nie ma... Aj loj. Dobra, i mamy 13k. I patrz teraz, bierzemy to i to nam ugra early game. Tutaj. To nam ugra early, bo rzucę tym w kupę ludzi i ich spalę. Rozumiesz? Coś padł? Ty, ktoś padł od tego? Ja pierdzielę, wszyscy żyją. Troszeczkę w dupę oszustwo. O nie. Jaka szmata z tym Uzi. Nie! Padł tamten z X-em.
Nie! Ja pierdzielę. Cicho. Dobra, udało się. Nie wiem, co jest Anger Food. Widzowie, ja większości tych gier pewnie nie znam, także no ciężko mi powiedzieć, czy zagram w cokolwiek. Bo skąd ja mam wiedzieć, co to zagra? Sprawdzę może ją najwyżej i wiesz. Na razie to gramy. Czekaj. I teraz tak, 2 razy za 1000 coś łatwego. To było chyba łatwe. Czy nie? No nie, bo... Jakie CDA? Oni na 4 hity aż. Ty, a duża będzie różnica z meczem świetlnym? Każdy na one shot będzie? Oby. Bo zbieramy na niego 0,5 godziny. Ma być efekt. Śmieciu w dupę, no. 1-2 hity będzie. Ale on jest śmieciowy, bo on ma szybkie combo. No. Leżeć. Padł. No. Jeszcze 500 byśmy chyba potrzebujemy. 5 czy 1000? To weźmy. Ten etap chyba był prostszy. Na 1000. O ja pierdzielę. No trochę ich tu jest. Co to w dupę było? Kroimy ich na kebaba, chodź tu. Kto tam jeszcze żywy? Wszyscy padli. Teraz tak. Pyk. Ej, silny cios chyba sporo więcej zadaje. Bo jak go czasem rzucę, to jednak szybko dość padają. Kiedy choroba, będzie potem. Zresztą mi się plecaczki. Jest, widzowie, jest! Uzbierane 18 tysięcy, teraz zbieramy na pistolety. Zobacz, jak daleko jest ten miecz świetlny, musi być OP. Na start ten etap, który był ciężki. Na test. Na test nowej broni. Symulator spaceru po Krakowie? Nie, to jest nie tak. Siema ponownie. O ja pier... Co ty gadasz? Co jest w dupa? O kurde. Ale oni to nadal gigatanki są. Na nich coś się zwiększyło? Czy oni są jako bossi i muszą mieć więcej i tyle? I broń nieważna. Ale śmieć. Ej, na nich chyba się nic nie zwiększyło, to jest trochę fake. Na tamtych to na hita. No dobra, to nowy, co? Granaciki.
Chodźmy tu na testa. To jest miecz świetlny. O Jezus Maria, tu się ruszę w ogóle. Ktoś tam dostał, no. Ja pierdziele, ty na nich to się nie da grać. Jest tupę chore, no. Ktoś tam padł, ale zobacz jak ciężko. Ty, ale szybko padają. Ej, na ile hitów boss będzie? Pokonamy go? Gwida laserem ciągle atakuje. Aha, jak on mnie uderzył niby. Jap. No chłop jeden skill ma. Ale ten hitbox to w ogóle go nie ogarniam. Dobra, easy. Ile siana, zdyszka. Nie, miecz świetny broken. Czteryka. Dobra, ty to tego nie... A, spróbujmy. Kto to jest? Czekaj, łyknę se. Tu trzech bossów jest. A poza nimi ktoś? O kurde, chłop z bazylką chodzi. Ale spamerki. Dziękuję bardzo. Dzięki Dear Apple za 20 lat i Slasher za 9. Widzom. Dzięki, elo. No nie zdążyłem! Nie, to nie uda się. Oni tak spamią tutaj. Musimy broń palną mieć. Dobra, to może tu progres zróbmy. W tych mapkach. Co ty gadasz? Za 2000 pionki same? To może tu nafarmimy na broń. Ty zobacz, co to jest za etap. Za dwa kafle. Ja pierdziele. Ty, 15, a dawaj to na testa. Ej, weźmy ten pistolet i pójdźmy na tamtych. Zobaczymy, co się stanie. Dobra, won mi z ekranu. XD. Broni nie mogę zmienić. Kurde, no daj mi się. Nie mogę się ruszyć. Dobra. Ej, tu 1000? Musimy sfarmić golda chyba na shotguna. Witam, Xenon. Witam, witam. Ej, a to nie ma więcej broni niż shotgun? Jakaś karabinka nie ma? Nie, no to nie ma co chyba tak farmić.
Chodźmy dalej. Ej, 3,5 nagle? Ty, co jest, że tu jest boss? Przed tego bossa mogę za 4 bić w innym tym. Kurde. Jak tego bossa pokonać, żeby było git? Bo on mnie irytuje tym okiem. Ja pierdzielę. Ja pierdzielę, oni mnie pokonają. No bez broni palnej teraz to już sluja nie gra. Co się stało? Nie, nie. Pieprzyć. Ty, my chyba musimy. Wiesz co? Tu jest za 1000 coś. Co to jest? Ja go nie mogę bić, jak on to kastuje. Boże, hitboxy w tej grze nie istnieją. Nie mogę. A, wiesz co? Z szmatu cię zastrzelę. Chyba to bije mniej niż miecz. Jak przeładować? Ty, jest specjalny guzik na przeładowanie w takiej grze. Tego się nie spodziewałem. Czemu? Silnymi go. Ej, nie opłaca się tego bossa za 1000, bo za długo się go bije. Tragedia. Ten boss, że on jest nieśmiertelny po hitku i trzeba czekać. Tragiczny bosik. Tu coś za 3. A to zrobiliśmy. Nie, tego nie zrobiliśmy w końcu. My wiecie co, widzowie? Sfarmmy. Sfarmmy shotguna. No na razie to ogram. Nie sprawdzam innych gierek, a tytułu i tak widzę, nie zapamiętam. I nie wiem, czy dzisiaj jeszcze będą testy innych. Zobaczymy, o której to skończymy. Powiem ci tak. Niby się pyli farmić te 2K, a to się nie odblokuje nowa mapa przypadkiem? Za każdego wina, nieważne jaka mapa jest? To wygrywam, to się nie odblokowuje kolejna mapa? Chyba tak. Tupa. Nie będę pamiętał, w którą grałem. Pyk. 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 Naboje, ile do shotguna kosztują? Ciekawe, czy on dużo bije. No niby jest najdroższą bronią. Nie, droższy jest miecz. On jest najlepszy w grze? 10K mamy. 15K on. Ciekawe. Kurde, trochę się obawiam, że będzie lipa. Nie, bez SR. SR wystarczy, że jest na plecakach i trzeba go niestety słuchać. Ale nawet dla widza się poświęca, jestem męczennikiem. Dobra.
Dozbierajmy, za chwilę będzie. Tylko naboje, kurde. Jeżeli on one-shotuje tak jak mieczyk, no to w sumie warf będzie. Się zapieprzy takiego rana na pionkach. I w chwilę masz naboje niby, bo po 500 dyszka, no to 40 naboi po ranie tutaj. A później jak go kupimy, to i tak siana już się potrzeba. Chyba że na bomby. No ale to te bomby to takie średnie są. W sumie tego siana później się tyle zarabia, ale broni niestety mało. No taka gra to mogłaby wyjść na Steam, Rel i tego. Na Steam Gun mogłaby wyjść ta gra. No, za dwie dyszki. Tylko żeby więcej broni i tak dalej. Ja bym grał. A ty? A to 5 się kupuje za ten. O kurde. Nie wiem czy starczy 25. Dobra, weźmy. Dobra, na bossa. Przetestujmy shotguna. Ej, nie one-shotuje. Nawet na dwa hity nie zabija. Kurde, naboje trzeba zmieniać samemu. To ma zasięg. Ja pierdzielę, bo oni mają całą mapę. Chyba wpieprzone. Ta apteczka to mnie za jeden. Aha, koniec. Pieprzone połowę naboi. Ty, nie ma tu więcej rzeczy. Jak ja mam to ograć? Mam najlepsze rzeczy w gierce i tak przegrywam. Idziemy po naboja. Jak to zrobić? Ty, nie pamiętałem, że ta gra była aż taka ciężka. Tu nie chodzi o skilla. Tak jak w plecakach, to jest RNG. Ta bomba, no nawet to bomba zwykła, no nie jest jakaś silna. To jest najmocniejsze. Tylko że 800. Ten shotgun, no to taki gorszy mnie Jedi. Palakami rzucać? To chyba trzeba, no. Trzeba rzucić palenie. Kurde. Ta baba jak złapie cię. O ten co? Kurde. Nie mogę nic. Ja pierdzie. Ja pierdzie. No nie da się w dupę nic zrobić w tej grze. Ej, to jest giga ciężka gierka w dupę. Słaby jest ten shot, więc Jedi najlepszy, tylko jest melee niestety. Nie. Ja pierdzielę. Naboje. Co bomby, no? One tu też chyba srakę dadzą.
Tu wszystko jest do dupy w tej grze. Rozpieprzona gierka. Zmiana zdania o 180 stopni, luj. Problem jest taki, że ja nic nie zadaję. Te bomby też gówno zadawały, no. To trzeba taktycznie. Taktycznie to trzeba, rozumiesz, widzu? Taktycznie. Dawaj. Jaka zmiana poziomu trudności, co ty pieprzysz? Dobra, rzucę bombę, jak zdążę w ogóle ją wyjąć. Nie mogę wyjąć bomby, no. Palić. To w dupę nic te bomby nie zadają, no. Kurde. Boże, no co się tu dzieje? No puść mnie, no. Zobacz, ile ona bije. Te bomby to jest ścierwo pieprzone, no. Inaczej. Chyba mieczem ja to muszę zrobić, bo miecz na 2 czy 3 hity ma te roboty. A shotgun to nie wiem, na 5? To trzeba mieczem zrobić. Sam miecz idziemy, ostatni samuraj, luj. Piętnaście palących, ty wiesz ile ja bym farmił? Oglądaj to, robimy po taniości i na oko. No i luj. Leżysz. Ja pierdziele. No nie zdążę, chłop ma szybszy. Co się dzieje? Kurde. Boże. To ja może zwykłym pistolet, ale nie, on jest tragiczny, jest jeszcze gorszy niż shotgun. Ej, ta gierka jest za trudna, widzowie, gdzie da się tego przejść chyba? Przegląd opieczy życie zrobię? Nie, bo nie gram w LOLa. Ale będę kiedyś grał znowu. To Nerwarion robi przeglądy, nie ja. No puść go! Boże, co się dzieje? Co on robi? Kur! Dobra, pieprz. Jeszcze raz. Jaki spam, no kur... Ja chcę się ruszyć. Pomóżcie mi! Boże! Co się dzieje? Nie mogę się w tej grze ruszyć. Da się pięść wyrzucić? O nie, złapali mnie. Łańcuch. O Jezu. Tu chyba to trzeba w tej grze farmić, żeby mieć na życia następne. Bo bez tego to nie ma co. Jak widać. Jezu, nie zdążyłem. A tu trzeba, na to wygląda, że w tej grze się farmi tylko po to, żeby życia kupować, bo po co innego jest gold.
No nie ma żadnych ulepszeń, jedyne co, no to, to co mam. Czyli miecz Jedi i shotgun. Dobra, zróbmy te stage'e tutaj. To było... nie, tego nie zrobiłem. O Jezus Maria. Aha, bo to jest prawie to co tam, tylko... Chyba dlatego nie zrobiłem tego. Ja pierdolę. Tak, Jerka! Chyba jednak ją lepiej zapamiętałem. Ja pierdziel. Nie no, może są ulepszenia. Gdzie jest jakiś tajny sklep? Cześć, zrobię to z shotgunem. Nie chcę kodów wpisywać. Won. Nie mogę się ruszyć. Nie mogę się ruszyć znowu. Nie mogę się ruszyć. Kurde, nic nie widzę. Nie. Tobiasz, no obejrzę, ale jutro tego Tobiasza. 3,5 za taką męczarnię. Ja pierdziele, kogoś chyba popieprzyło. Dobra, jestem męczennikiem. Czekaj, to było to teraz to. Poróbmy sobie na spokojnie te etapy. To jest za 3,5 i tamto też było za 3,5 widzowe, słyszysz? To jest za 3,5 i tamten też. Będzie jakiś etap za 100 tysięcy, gdzie się dwóch pionków zabija? Kurde, tu... O Jezus, ale tu spam się zapowiada. Ja pi... Magazynka nie zmieniłem.
Nudzie skończyłem! Ja pierdzielę. I to też jest za 3,5. Nie to, ale oj, zarobimy se. Czemu oni są na hita, a te baby są w dupę na 40 hitów z shotguna? Wskrzeszenia? No chyba po to jest ten gold, że potem ciągle spamić wskrzeszenie i tak będę robił. Ale na tych etapach prostych niby to jest sens używać? Jak wywalić rękę? Nie da się. Ja pierdzielę, początek widzę konkretny. Jaki shotgun ma zasięg? Ja nieskończony. Ta, nieskończony, ja do nich nie podchodzę więcej. Czemu ja nic nie zadaję tym babom? Nie no, to jest oszustwo, one wszystkie są, od początku były 4, nawet jedna nie padła. Nie zdążyłem strzelić. Nie wierzę. Nie wierz. Ile jest? Sam ten? Nie, on nie jest sam. Jest! Nice. Ciężko było fest. 60 naboi poszło. To. Gra polega na spamowaniu z kilometra w late game z shotgunem? Tak? No zobacz. Boże. Ja pierdzielę, ten miecz jest takie gówno. Nie, dobra. Nie ma co ryzyko. Aha. Nie. Dobra.
Dobra, ale coraz więcej zarabiamy na ranach. To już tak, wiesz, że można po prostu na pałę lecieć i tyle. Teraz ten. Dwie gwiazdki on ma. A ten chyba też ma dwie. Zaczęło się. Puść go, proszę cię, no przestań ich łapać. Nie mam naboi. Nie zdążyłem strzelić. Padła dopiero? Dwie. Jest! O Jezus, ciężko. Nadal 3,5. Tutaj podyszce są. Co i tacy żółci? Tyle dobrego, że oni strzelają raz i potem se stoją. Ale dziwne, że jakby gierka ma tyle etapów i tak dalej, tylko dwie bronie palne. Czy w tej grze mele brońmy to już nie ma sensu grać, chyba że jakiś etap będzie, że szpionki, farmienie golda. Bo giereczka jest zarąbista, ale no to jest jej duży minus. Bel? Ej, nikt jeszcze nie padł. Co jest? Ty, nikogo jeszcze nie zabiliśmy, a jeszcze dużo tam. Tam boi nie mam już. Jeden dopiero. Co jest? Luń tanki. Jeden padł. Nie, dobra, wiesz co? Rel? Mieli low po tylu shotach na łeb. Ale i tak to jest spoko, bo teraz po 5k będziemy zarabiać na ranie. No. O japi. Ty. O kurde. Nie, no to się nie dzieje. To jest nieprawdziwe. To jest super fotomontaż. Za mało naboi mam ewidentnie na ten run.
Dzięki Kubik za 6 lat. Ja pierdziele. To jest po prostu jakiś żart. To jest połowa gry dopiero. Taki etap. Najgorsze, że on ma tam nieśmiertelność na chwilę, bo nie mogę spamić. A muszę spamić, bo inaczej mnie ubiją jak peta. Aj, złapał mnie. Yeah. Boże, 50 naboi poszło się pieprzyć po nic. To był ten, tak? No tu jest 3,5K do zarobienia. Ale popieprzona gierka. Ale nie wiem, tam granat by coś zmienił. Ten podpalający chyba nie, bo jak ja go uderzę granatem, to on będzie nieśmiertelny po chwili. Więc ten granat co da? Gówno, bo będzie zadawał 1 DMG. Wiesz, o co mi chodzi, widzu? Dobra. Na ostatnim jest po 100 każdego bossa. Może tak być. Ale nie, dużo naboi to chyba wystarczy. I tą reinkarnację musimy mieć za 3000. Ale dziwne, rzeczywiście. To jest bardzo dziwne, że jest tak mało rzeczy do kupienia. Żadnych ulepszeń. I tak. To jest bardzo dziwna gra jednak. Bardzo dziwnie zrobiona. O nie, nie rozumiem tego zupełnie. No ale co. Ale i tak kiedyś się w nią, pamiętam, dużo grało. Może dlatego się dużo grało w dupę. Że jest absurdalnie trudna na to, ile daje rzeczy do wyboru, żeby walczyć z mobami. Nie, abuzuję tutaj zbieranie golda. Miecz świetlny jest w tej grze niestety ciężkim gównem. Zróbmy tak. I teraz zbierzmy na jedno wskrzeszenie i zobaczymy, jak wyjdzie. Jak na normalu więcej broni? No nie kłam. Kłamliwy jesteś. Dobra, jesteśmy gotowi. To było to. No ciekawe, co będzie dalej, już się boję. Źle, że się ułożyli z dwóch stron. Bo nie mam jak tego zrobić. Ja pierdzielę, nie mam go nawet jak uderzyć, bo mam... Zero naboi nie z... Jaka sraka! No chłopie... O nie. Jak ten był dyszu? Ta? Yeah.
O nie. Nie mam siana na kolejne życie, więc nie jest dobrze. Ile oni HP mają? Niby jest apteczka, ale jej nie zdążę podnieść. Też ma swoją animację. Ja pierdziel, jak on mnie sięgnął, a ja go nie. Nie. Nie, nie wiesz! Ale ta gra jest w dupę trudna. Problem jest taki, że ta się broni nie mam. Muszę Golda zebrać, pójdziemy jeszcze raz. A ostatni boss silny jest? Bo może na nim byśmy farmili Golda, jakby dawał z 10 koła. Chyba, że nie ma bossa, jest, będzie 100 bossów na jednym tym. Dobra, na 2 życia zbierzemy tym razem. Na 2 życia może wyjdzie. Ale nie, w kampanii pytam. Bo u góry jest kampania, my gramy te etapy. Taki etap i 1500 ledwo więcej jest warty ten, którego nie możemy zrobić. XD. Ale nudy, co? W dupę nie masz gustu, rel. Patrz to. Rel. I teraz się uda. Dobra, widzowie. Kurde, myślę nad granatem, ale chyba nic nie da. Dobra, lecimy. Po co wziąłem Jedi miecz? Nie, na wojnie mam. Gdyby nie ten grind, to lepsza ta gra by była, ale to też taki roguelike. Tylko problem jest taki, że to jest roguelike, ale bez ulepszeń. Więc to jest taki roguelike z dupy. Nie jest roguelike w takim razie, co? Biedny roguelike. Ktoś padł? Zbieramy żniwo. Najgorszy to jest ten z obrotnicą, bo on jak cię złapie tą obrotnicą, to cię nie puści już. O, puścił mnie. Chyba, że w końcówkę wszedłem jego strzał. Ty, a? Zapiryj.
kolejny. Ilu jest? Puść, puść. Nie! Nie zdążyłem strzelić! On ma zasięg na całą mapę, a ja muszę już podchodzić dość blisko tym shotgunem jednak. Nie mam na całą. On tanki jest? Weź policz, ile naboi zejdzie. Co jest w dupę? Gameplay roku. Dobra. No bardzo trudne to jest. 5k golda. Mało w sumie jednak to jest. Jak na to, ile naboi idzie. Kolejny będzie trudniejszy dużo. No nie ma szans tego zrobić chyba. Na każdego idzie po 40 naboi. Nie ma szans tego zrobić, wydaje mi się. To jest niemożliwe. I się ruszyć nie mogę, żeby chociaż raz strzelić. Ja pierdzie. Nie mam siana chyba na kolejne wskrzeszenie, więc nie dobrze. Ten gold jest tutaj tylko po to, żeby się wskrzeszać, no bo... Nie, granaty to jest gówno pieprzone, no tylko u nich coś robi. O nie. Nawet jeden jeszcze nie padł, nie? Nie zdążyłem. Jacy oni są w dupę tanki. Ty mamy. A nie mam naboi. Strzel. Nawet jeden jeszcze nie padł. Jeden, jest jeden. HP im zeszło. Chory ci od tych plecaków, bo były plecaki. Co ty piszesz w ogóle? Za dużo pieprzenia do mnie. Mów do mnie motkami, nie mam czasu na czytanie. Popieprzyło cię, ty rozprawkę ci ją sprawdzić. Do starego wypieprzaj, żeby ci błędów szukał. Nie będę czytał teraz, piszę motkami do mnie i wypieprzaj. Przepraszam, cię poniosło, pisz do mnie motkami tyle, no. Karada. Jest. Nie. Najgorzej, jak się za 30 naboi skończą naboje.
Ilu padło? Ja? W tym rogu trzeba stać. Znalazłem chyba taktykę. Kolejny. Ilu jeszcze? Ten hard w tej grze jest bez sensu, bo robi tylko tak, że walisz 100 naboi w chłopa. Z mieczem Jedi to na pewno nie ugram. Przecież zależy, jak byłby jeden typ. Ale chyba nie, bo tego z obrotnicą nie da się do niego na mele podejść. Nie. Kurde, nie można się z tego rogu ruszyć, bo wpije przecież grę. Gdzie oni są? Też stoją w rogu, tylko z przeciwnej strony? Ja pierdziel. Jak ja do niego mam podejść? Ej, z tą grą coś chyba nie tak. Czy mi się wydaje? Dałoby się mieczem Jedi tamten etap zrobić, czy nie? Ja już tę grę, jak byłeś mały, ja też. A, ale ta gra jednak... lepiej pamiętam. Ta gra się nazywa, nie pamiętam, jak ci widz zapisze. Mi się nazwa nigdzie nie wyświetla, miał jakąś dziwną nazwę. Nie wiem, 300 naboi mam wziąć na tamten run? Czy ile? To zrobimy. I może tu będzie się farmić dobrze siano. Crazy Flasher 3, a okej. Okay. Dobra, idziemy, ty, damy radę. Chodźcie, widzowie. Pokażę wam coś. Ostatni poziom na test. Nie, bo się popłaczę. Już mi się chce płakać, jak to widzę. No puść! Ja nie wiem, czemu on ich łapie w ogóle. Nie wiem, co to za mechanika jest. Nabojnią. Mechanika zmiana magazynku w tej grze jest tak randomowa. Tu masz, bo w tej grze trzeba spamić i dodali guzik. Nie broń ci się automatycznie przeładowuje, tylko dodali guzik, że sam musisz przeładować broń w takiej grze. To jest tak dziwne w dupę. Sam mordę. Wstajemy.
nie. Nie złapłem w to. Nie, nie podchodzę, bo zaraz pieprzę tą grę. Że to by trzeba było ze stoperem liczyć, na ile oni upadają na plecy, żeby idealnie ich trzymać w takim łańcuchu. Kierka na poziomie, to kurwa ciężka jest ta gra. Ktoś padł? Jest! Ile siana za taki etap? 5. Nie wiem, jaki będzie ostatni trudny w kampanii, więc najpierw se życie weźmy. Policja przychodzi w ostatnim. Ta policja jest sobie słabsza niż tamci. Bo oni mają jeden strzał, nie trzymają cię w łańcuchu na pół HP. Fabułę dla widza wyjaśni. No jesteś typkiem, nie? Taki gostek, nie? Jesteś typem, nie? Jesteś tym? Kurde, po co ja to włączyłem? Nie, to jest dalej. Ja jestem słabsi. Nie wziąłem chyba tego. Broni. Chłop mnie nożem z CS-a. Łatwiejszy niż poprzednio, w sensie z shotgunem to idzie zrobić za pierwszym. Jakby ich dobrze zestakować, to nawet mieczem to idzie zrobić. Wróćmy tu z shotgunikiem. Ciekawe ile za to jest, ale raczej się to nie opłaca, jeżeli chodzi o farmienie, bo poleci cały magazynek pewnie za dyszkę, no to... GTA 5? No będę na premierę grał. Jak wyjdzie do mojego życia, to zagram. Nie wiadomo, ile ja pożyję też. Kurde no! Daj mi strzelić! Najgorsze przeładowanie. Jeden raz mogę... Ja pierdziel, ale rozpieprzona gierka. Ucieknę. Ale oni szybko strzelają. No. Chyba dead. Ja mam siana na życie kolejne.
w ogóle padają? Jeden? Dwóch. Ilu padło? Liczysz? Nie, z bliska to ja im powinien pół HP zadawać. Jezu, udało się. Co, zdyszka? Czy to dało mniej niż poprzedni etap? Nic mi nie odblokowało. Szczerze nie rozumiem tego, o co tu w dupę chodzi. Dobra, widzu, weź mi napisz szybko, na którym etapie najlepiej farmić. To bym poszedł szybko, sfarmił staka golda i będziemy mieli siana. Nie ostatni. Ale po co? No na pieniądze farmić. 8 minut speedrun z tej gry, fabuły gównej. No ale na easy to pewnie każdy na hita pieniścią pada. Ostatni, zobaczę. Jak tam dojdę. Tu masz to. Grindset. Sigma. Syzyf. Cześć, my zrobiliśmy tamten, tak. Nie. Ja pierdziele, my tego nie zrobiliśmy za 5000. Nie, zrobiliśmy go. Zrobiliśmy, tylko problem jest dalej. My ten zrobiliśmy. Ten teraz. Ale tam nie było policjantów? Czej, przy tym, którym zrobiliśmy. Weź mi. Kurde. Jak wyjść z gry? Gdzie jest menu? Jak z gry wyjść? Nie wziąłem miecza. A tak się z gry wychodzi, zobacz. Widzisz HP? Ej, zabije siebie? Nie. Nie wiem, który my zrobiliśmy, a który nie. Wydaje mi się, że te dwa zrobiliśmy. Nie, te na tym jesteśmy, bo tam było dużo tych z bazukami i tego nie zrobiliśmy, no. Się naboje skończyły. Szkoda, że mieć. No nie wiem, no to jest dziwna gra, no. Dziwna jest ta gra. Fajna, ale jednocześnie za mało tu rzeczy. W porównaniu do tego, ile ta gra ma etapów, jak mało jest rzeczy, które dadzą ci cokolwiek. Nie ma ulepszeń, nie ma nic. To jest bardzo dziwne. Te granaty to się wydają skamem w tej grze ogólnie. Bo one za bardzo nic nie zadają. Rzucałem granatami, to gówno. Bo się wszystko odblokowuje samo z siebie, no.
Ale ile siana potrzebujemy, żeby to zrobić? No jak na tamte czasy miała ok, ale Sworn Sandals na przykład no dużo bardziej rozbudowane. Więcej kontentu w sensie. Bo tutaj masz 4 bronie na krzyż i 100 etapów. No to tak dziwne no. Powinni dać, wiesz, więcej broni palnej. Bo mele bronie to tylko wirli są, a później jak już kupisz je Jedi, którego i tak nie możesz używać w dalszych etapach, no to... Albo ten Achilles też był lepszy niż ta gra. Ta gra się zapowiadała lepsza, ale Achilles lepszy, bo no nie, pod, nie ma tam grindu. A tutaj ten grind nawet nic nie daje, bo ty farmisz tylko po to, żeby życia mieć. Więc takie trochę... Dobra, weźmy to i 2 życia i idziemy. Ta gra mogłaby wyjść normalnie na Steamie, tylko że bardziej dorobiona i szczerze zarobista by była. Jako taki roguelike. Giga by była. Dodaliby jakieś te... ulepszenia, fajne bronie. Byłoby giga. I tak to jest... Tak to jest jedynie fajna na początku, a później no... Teraz to gram widzę, żebyś ty nie musiał już. Wiesz o co chodzi? Dobra. Zróbmy to. Ten etap to jest porypany. Bo to jest to co było z bossami tam, tylko że tu jest ich po kilku. To nawet nie jest blisko końca ten etap gry. Jak to zrobić? Dziękuję bardzo. Missouri za 9 lat. W pewnym sensie znalazłem taktykę, bo jak tu się czaisz, to ciężko im ciebie uderzyć, a ty możesz sobie ich bić. No tylko wiesz... Tylko wiesz, nie. Elo, ale Sadek, bo ostatni miesiąc suba z Prime Gaming się skończył? Ale widzu... Proste, nie? 5 dyszek i kolejny rok, rel? Ty właśnie, kiedy wychodzi to The Boys nowy sezon, wiadomo? Powiedzieli w końcu tą datę? Muszę obejrzeć to główienko zanim wyjdzie. Jutro trailer? Kurde, ale się boję trailer obejrzeć, jak zaspoileruję wszystko. Zobacz w ogóle tło tej mapki, widzisz to tło? Co sądzisz o nim? Jak stara bajka jakaś. FPS-y ma. No i nic. A po co więcej? Tam się nawet nie patrzysz. Strasznie tanki oni są. Ale już rozumiem czemu w tej grze się shotgun na całą mapę działa. No bo jakbym ja musiał podejść to... Nie wiem, czy to byłoby wykonalne, żeby to przejść. Znaczy nie na całą mapę, na cały ekran, bo mapa jest większa. Ja bym musiał do nich podejść jeszcze, no to... Kupon na fejm, nie będę tego oglądał. Nie oglądam fejmu, od jakiejś edycji już, nie chcę mi się... Co najwyżej... Wiesz, walkę jakaś na TikToku zobaczę, Darol 2 czy tam Disa. Oni chyba się nawet biją. A tak to to pierwsze te fejmy i inne gówno. Znasz taką bajkę? Samurai Jack? Znam! Kurde, miałem ochotę kiedyś obejrzeć od początku se, taki ranik. Nie wiem gdzie to jest dostępne. Ale ta bajka jest no piękna. Legendarna bajka.
Serio, Łukaszu tam jest? O kurde. To muszę obejrzeć. Zarąbiste, Samurai Jack, jedna z najlepszych bajek dzieciństwa. To się nie zgadza, szczerze, to... Ta, nie zgadzasz się, bo cię stary dym, bo cię stary ładą, bo cię stary wchodził do van, bo ci... Na pewno ci coś robił, no. Nie będę mówił co. No może być z czymkolwiek, no. Bardzo, że jest dobra bajeczka. Ile jeszcze? W sensie mam strzelać do nich? To nie wiem. Nieśmiertelni są. A nie mogę podejść, bo mnie one-shotują. Dostał. Ilu jeszcze? Jeden żyje? Dwóch? Jeden chyba. Jest! Bez detka. Bez detka, ale w jakim stylu gównianym? Nice. Czekaj. Nie stać na 102? Stać. Zobaczmy trzeci. Złą broń wziąłem. Wyjmie, wyjmie. Ej, tu chyba będzie mniej tego. Mniej mobów tu chyba jest. Dobrze się ustawili. O. Bo tam byli tylko bossy, a tu są bossy i mobki, więc jest łatwiej. Tylko z napisami może być? To git, patrz, że jest. Ale czemu w dubbingu nie dali? Ty, a jak masz tego Disney, to masz tam Spidermana starego. Czemu jest tylko jeden sezon? Przynajmniej był, jak ja sprawdzałem z dawno temu w sumie. Chciałem obejrzeć to. To zarąbista bajka była. Nie wiesz? Ktoś wie? Spider, ale to jest stary Spider-Man, on był Foxa. Ta bajka. To jest z lat 90. Kurde, ja mam 1 HP. Ta, no, taki stary. Gdzie oni? Mnie przyjdą, to ja nie mogę podejść, bo podejdę to... O. Ja prawie skończyłem tą grę, także wiecie. Zobaczymy, jak te etapy dalej. To końcóweczka została. W sensie fabułę skończyliśmy, odkryliśmy co się da. No i te etapy. Może się trafi jakiś do farmienia golda, bo ten z tym goldem będą zaraz problemy. Właśnie, Dawid, ja o tym mówię, że jest tylko jeden sezon. Pytam się, czy to się zmieniło na tym Disney, nie? Czy w końcu dodali więcej? Kurde, no jak próbuję podejść, ta taktyka działa, ale jak próbujesz przyspieszyć podejść, to biją cię jak peta. Dobra, mamy ich. Koreańskie serce? Jasne.
Proszę, widzu. Spoko, legal. No zagrał w inne części tej gry, może są lepsze. Siana już nie ma. Jedno życie by się przydało wziąć. Weźmy. Dobra. Pamiętacie, że zaczyna się DDD? Jakie DDD? Później JJJ? Kurde, ile tych challenge, ty, ja jednego nie zdążyłem zrobić. Cześć, jesteśmy na czwartym teraz. Chyba. Tak nie, to wpieprzę tam życie. Nie, na piątym. To był czwarty. Ej, gdzie ten ostatni? To jest tak bez sensu, że nie da się zbroją biegać w tej grze. Czemu ich zabijam, tych panów brązowych? Nie wiem, no. Ja ich karam. Dobra, to. Piąty. O ja pierdziele, ci też są gigatanki. Nie, no w dupę, daj mi. No i nie zdążyłem tej broni wyjąć. XD. Granaty są broken, ale tylko przeciwników, bo moje to zadają zero. Jeszcze mniej niż ten shotgun. Ale dobra, bo ci się pchają chociaż, żeby paść. A w poprzedniej mapce to... Oni gdzieś z tyłu stali. Nie mam no bój! Jest taki dźwięk, jak ich trafią, więc jest git. Cały czas trafią, każdym nabojem. Rozumiesz? Kurde! Widzisz? Już spadł ktoś, czyli dobrze idzie. Oj, oj, oj. No. No. Zobacz, jak padają. Dobrze było życia nie stracić, bo to 3000. Dobra, ilu jeszcze? Jeden dostał. Chyba dwóch jednak. Boję się podejść. Dobra. Napieprzeć kilka godzin to samo, nie męczy cię to? Jakie kilka godzin? Chłopie, czy ty wiesz, do kogo mówisz? Ja gram w plecaki tydzień, bez przerwy przegrywając. I ty takie pytanie zadajesz? A pytałeś starego, czy go kostki bolą na rękach, jak cię bije codziennie? Pytanie zadałeś debilne teraz. Oczywiście jakby co, to w GTA się robi to. Przepraszam cię. Przepraszam cię. GTA to się wszystko dzieje jak coś. Nie no, szmato.
Ostatni typ. Dobra, no lujny. Sprawdźmy nowy etap. Chociaż czekaj, możemy. Czy starczy? Starczy. Tylko mało naboi trochę. Kurde, no wszystko po 5 daje. 5, 6. Plecaki, spokojnie, Ben. Będą kiedy będą. Jedyna odpowiedź. Codziennie plecaki na pierwszą po 12 godzin. Więc dawaj te plecaki. Kto tu jest na głodzie? Chyba ja. Ale zobacz, jak strzelam ładnie. Ci są bardziej papierowi. Więc jest szansa, że 100 naboi wystarczy na ten etap. Mi się miłość w zjedlisko? Czemu? Ty, musimy to kiedyś dokończyć. Ale wiesz co? Nie, awanturka o kasę w styczniu. Jakaś szansa na to jest, no. Ty, ale serio, jakby oglądać jeden odcinek dziennie, codziennie, przez cały rok. To się prawie rok to zajmie. To jest 200 odcinków. Ale są widzowie, co oglądają te stare, co wstawiłem i co wtedy? Oni to już znają na pamięć. Plecaki ciekawe, bo fajnie się ogląda, jak wbijasz platynę. Ale dzisiaj prawdopodobnie wbijamy na tego. Wiesz kogo? Gdzie oni są? Proszę cię, w dupę, przestań. Przestań! Naboje się kończą. Ja muszę ich tu zbajtować. Plecaki zarąbiste. Chyba ich trafiam. Nie. Nie, w dupę. Oby starczyło. Nie wiem ilu żyje. Szek. Kurde, no, ale to jest popieprzony, że on mi tyle zadaje. To jest jeden tylko. Dwóch żyje. Jeden. No, to już szósty etap. Był jako wygra, w której bardziej hardstackowałeś platynę niż plecaki. Ja tam mam diament. Dobra, czekaj. Muszę tak, sfarmić golda. Czekaj, teraz siódmy. Ja pierdziele, nie wziąłem miecza. Ile ich się bije, jak miecza nie wziąłem? Nie, to nie ma co, to trzeba tak. Za długo się ich bija. Trzeba się zabić. Nie wiem, czemu nie ma opcji wyjścia albo resetu. Dupę, to jest też dziwne. Menu się nie da włączyć w grze.
ale ja rozumiem. Chcieli sobie ułatwić. Ale wziąłem ten miecz, tylko się nie dodał. Czaj, to był szósty, tak? Teraz siódmy. Ta. Ale... bo widz jakiś pisał? Nie, czekaj, nie, bo tylko jeden widz z czatów to grał. On pisał, że ten, że później niby są etapy do farmienia, no zobaczymy. Bo 3,5 farmić to jest no lipa, no bo to 3... Wprawda w chwilę to się robi, ale jednak. No ale teraz chyba 10k będzie za winka. To powinno być trochę lepiej. Dobra, teraz 2 życia weźmy. Można iść, dymać. Idź dać plecaki, to szybko gold będzie. Widzu. Czy ty byłeś na jakimś streamie z plecaczków? Czy po prostu hardstackujesz silvera? Co jest akurat wyczynem. Nie no, fajna gra tu jest. Tylko problem w niej jest taki, że... mało rzeczy, ale na te 2-3 godzinki to idealna. Wiesz, kupowaliśmy gry za 5 zł, czy nawet więcej, i były dużo gorsze niż ta, a ta jest za darmo. Też trzeba na to wziąć, wiesz, popraweczkę. 2, 4, 6, 7. Kurde, kolejny dopiero da dychę. Ja pierdziel. Na te bossy, ale te bossy w sumie o tyle dobrzego, że oni są bardziej papierowi niż te mopki, bo to wcześniejsza jednostka. Więc tak naprawdę, mimo że dalszy etap, to powinien być łatwiejszy. Wiem, że to dziwne, ale tak jest. Zobacz. No bojnią. To minus tego bossa jest taki, że w niego strzelisz, on tym okiem strzela. Dupę się go nie da spamić. Tu się chyba nikogo w tej grze spamić nie da, bo każdy upada na plery i luj. Antyspam gierka, to jest dziwne. Jak można nie abuzować w jakiejś gierce? Gram w gry tylko po to, żeby znaleźć dziurę i abuzować. Nie no, dobra gra. Urrydy. Patrz. Kurde, no życie stracę i minus 100k. Trzeba się pieprzyć. Ty no, mieli być bardziej papierowi, się w dupę nie są jednak. Tylko ja jestem papierem w tej grze. Dobra, jednak są. Jeden chapa. Kurde. Chyba sam został ten. Kurde, ktoś jeszcze żyje. Tylko kto? Który?
Ten bruda spieprzony. Ale ma wolne ataki. Kiedy w końcu przyjmie do świadomości, że master to poziom mistrza, a ty co najwyżej jesteś na poziomie zera, nie mastera. Co? Zera? No dobra, dobra, okej. Co ty pieprzysz, że tak zapytam przy okazji, czytając twoje wypociny? Dobra. To. Tu cztery gwiazdki, czekaj. Czyli przeskok. Zobaczmy, czy przeskok gwiazdkowy cokolwiek oznacza w tej grze. Tarczy. Kurde. Ja pierdolę. Nie starczy. Plus jest taki, że ich w miarę się da bić tym mieczem. To jak to zrobić? Oni hitboxa na sobie nie mają. I nie rozumiem tego. Ja pierdzielę, no nie starczy naboi. Chociaż zobaczymy. No. Życia to mi nie starczy na przejście tej gry. Jak szyki ten powinny? Padł jeden! Jaki oni zasięg mają. Jak to mnie bije? Gówno. Napieprza to. Dwóch, trzech. Dwóch żyje. Dwóch żyje. Ale masz płaki. Dobra, widzu. Udam się do fryzjera w tym stuleciu. Albo nie. Pieprzyć. Bije mastera, to pójdę. W plecakach. No, czyli chyba zapuszczam. Ja nigdy nie pójdę tak. Jak długie. Widzowie, jakie macie kudły? Długie, krótkie? Średnie. Jeden. Robię go mieczem. Nie, nie mieczem! No, starczyło naboi. Ale to dlatego, że on jest słabszy niż te mopki, co były. Średnia. Średnia, średnia. Wszyscy średnia. Co jest? 10k, no to git. Wszystko w naboje i dwa życia sfarmimy na grubych. Git. O. Wyliczone z nabojami, no ledwo to starczyło, ale... A to jest głupie, że 3500 na takim etapie, gdzie każdego one-shotuje?
A 10k na etapie, gdzie 5 minut strzelam shotgunem. Zrób challenge jak Bowser, że jak ty pijesz mastera do końca tygodnia, to go liczysz na łyso? Chyba do końca w dupę życia, jak nie wbiję. Patrząc na mój gameplay. Kurde. No. Na wiek patrząc. Dobra, patrzcie teraz. Drugi od po 10k. Drugi, zapamiętaj. Drugi. Dwa. Ja pierdzie. W ogóle ile mobów? No pcha kogoś popieprzył. Aha, ja stąd nie wyjdę, bo on spami zbyt. On mi go łapie. Łapie go, widzisz to? I nie mogę się ruszyć przez to. Nie. Cicho. Cicho być. Cicho być. Dziękuję bardzo, Lord Mango, witam. Masz? A dzięki. A ja nabojniam. Czemu ja się w dupę ruszyć nie mogę w tej rozpieprzonej grze śmieciowej? Tak tylko pytam. Wiesz, bo może to nie jest ważne. To by się porypało. Dziękuję, dziękuję. Ile? 13 lat. Dziękuję bardzo. No, 13 lat to już jest piękny wiek, że tak powiem. Złoty. Kac. Dupę kac. Ale kacuch wleciał. Nie wiem, czy tu starczy naboi. Dużo jest tych z obrotnicami, oni są bardzo tanki. Co minigun albo obrotówka? O czym ty gadasz? O sposobach zerowania alkoholu, jak twój stary pod żabką stoi? Przestań do mnie tak mówić! Mówi się obrotnica, nie obrotówka. Obrotówka taki kop jest. Nie obrotnica. Czemu mam 1 HP? Czemu nikogo jeszcze nie ubiliśmy? Czemu padłem? A co ja się wskrzesiłem? Przecież... Dobra, 1. Ilu? 1. Czy więcej? Co ty mówisz? Nie obrotnicy. Dobra, jest. Ale szmata. Kurde. Trzeba oszczędzać. Po jednym hitku. Nie. Zostali ci dwaj i jeden boss, a oni są bardzo tanki, to jest problem.
patrz. Trzech? No przecież mnie popieprzy, trzech zostało. Pana godzina? No widzę, 23. No i co, śpieszycie się gdzieś? Czy można tu poczylować bombę? Oczywiście, witam. Dwóch. Albo i... Jezu, trzech jeszcze? Dobra, git, jeden. Jednak naboi starczyło. Do rana? No wczoraj siedzieliśmy do rana na plecakach. Zobaczymy do której dzisiaj. 23 godzina, widzowie chcą się zrelaksować, wypłacić jak spieprzesz. Kamil, ale jedyne co, to ty chcesz, bo ty w dupę to piszesz, a ja cię zaraz w ten pusty łeb będę musiał, żeby trochę się tam przechyliło na dobrą stronę, żebyś się troszeczkę... Rozumiesz? Ty poza tym tu siedzisz na każdym live'ie do piątej. Co ma do tego piątek 23? Pytam się teraz na poważnie. Na poważnie zadałem pytanie. Zapraszam do odpowiedzi. Ej, co to jest? Nie, nic. Czekaj, to był drugi. Dobra, wyglądaj. Patrz. Ej, znam w luj grę typu Sisyf też z dzieciństwa. No jasne, ale nie teraz, bo raczej już dzisiaj nie będzie przeglądarkowych. Ale to jest przeglądarkowa, Adamczyk? Nie gram w nią 3 godziny. Bo jeszcze Achillesa graliśmy godzinę. Ale gierka jest fajna, no wiem, że już jej nigdy nie odpalę, to lepiej ją zrobić, wiesz, na stówkę, nie? Nie ma znaczenia, ile ja gram w nią, bo szczęśliwy czasu nie liczy. Rozumiesz? Jeżeli jesteś szczęśliwy, to rozumiesz. Ja pierdziele, popieprzy mnie. Nie. Kurde, no daj mi strzelić! Matrixie też się... Ale ja Matrixa wyłączyłem, gówniany był, to nie jest Matrix. Co ma Matrix do tej gry? Matrix... To Matrix, no. Jak chcesz Matrixa pooglądać, na pewno ktoś nagrał gameplay. O dziwo, ludzie go chwalą, ale ludzie też chwalili tego Kolosusa, który był tragiczny. I nadal go chwalą, mimo że ja go wyzywam. Ale może lepiej go kojarzą niż ja. Matrix Giga Chat. No, no i widzisz, no i widzisz. Także tyle ma opinia. Opinia do rzeczywistości. Nie upieraj się, że tylko mówię, że się rozkręci. No się nie rozkręcił Matrix. Ale też nie daliśmy mu szansy. Bo szybko był wyłączony, ale... Ale no... Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Dziękuję bardzo. Za 2722 dał na Goliborde 5 zł. Masz na przeszczep w Zacholi. Ile to chodzi na wolnym rynku taki przeszczepik? No Matrix to Matrix. Mafia była podobna, więcej ją graliśmy.
Ale też mafię dużo ludzi gada, że dobra. No. To zależy, co komu się podoba. Mi się ta gierka podoba i luj. Jak tobie się podoba Mafia jedynka, to mi się ta gra podoba. Rel? Auta 2, oj, oj, oj. Ale ja jestem właśnie taki od takich od męczarni. Ja jestem po prostu męczennikiem. Ja widzę, jak gram w takie gry, co mi psychę ryją. Mam coś ze łbem, no ale tak jest po prostu. Trzeba to zaakceptować. Co super pasjans? O czym ty gadasz, chłopie? Ty życie się znasz. Topa. Plecaki dla widza? No pewnie dzisiaj, nie? Jeżeli będą. A raczej to nie. Nie wstawiłem na ety z mafii nic. Mafia była raz na live, pamiętam. Później ją porzuciłem. Jak mafię wstawiłem na YouTube, to już ja nawet o tym zapomniałem, tak było dawno. Zazwyczaj pamiętam, jakie rzeczy porzuciłem. W GTA San Andreas miałem wstawić całkowicie je. Niestety. Do tej pory czekają widzowie. Kurde, puść mnie! Pecie. Ale Ghost Runnera ostatnio wypieprzyłem szybko, no słaby był. A też są fani i ta gra jest chwalona. Ciężko, no ciężko wybrać. W sumie dziwi mnie to, że jest tak dobre, ma oceny. Ten Ghost Runner mi w ogóle nie siadł, ale no może po prostu mi nie siadł, ale jednak jest dobry. Może Łukasz. To było bardzo dawno temu. Już ci od tej gierki po prostu ci się w głowie pieprzy. Nie grałem w Deadpoola nigdy. Dobry jest? No i easy! Tylko ile siana? Dyszka. Dobra, jakiś ranik. Gra? Że sterujesz... Czekaj, zaraz przeczytam. Ale ty mówisz o tej grze pod Syzyfa, co mi polecasz? Trochę się boję. Zależy jaka będzie, no. Gra, że sterujesz prostokątem i musisz stanąć pionowo? A, taka mobilna gra. To ja ją znam. Z TikToka ją znam. Dzięki grubasy za 3 lata, witam. Patrz, pyk, pyk, pyk. Kurde. Alan Wake nowy? Nie wiem, nigdy nie kojarzę nawet starego. A to dobra gra jakaś? Patrz, już nawet sporo siana mamy. Dobra. To był czwarty. Kurde, no dalej po dyszce? Ale by ta gra skamuje. Słaba ten Alan Way? Co to znaczy, że słaby? Dobra, patrz co się dzieje z chłopami, ty z fajeczką. Pa, pa, pa. To czemu są tacy tanki? Widz mnie chyba strollował z tym hardem. Ale może też jest Syzyfem, tak jak ja, i lubi tak się męczyć. W takim razie jednak nie strollował. Lubimy podobne gówno. Spróbuj Madness coś tam. Ale to jest przeglądarkowe czy na tego? Bo nie przeczytałem, bo pytałem się parę razy ciebie. Kurde. Nie zdążę. O.
Iś! Jak to możliwe, że on we mnie strzelił, a w niego nie? Witam, Blue, co ty piszesz? Nie, dead. To nic, to nic. Mamy życia. Ty, ale spadł ją tymi gównami. Na tym etapie. Jeszcze bardziej niż wcześniej. Pieprzone kaczki. Czekaj, zaraz przeczytam. Zaraz przeczytam, widzę. Bo jak się tu pomylę, to nas to kosztuje 2800. Co ty widziałem, że ludzie chwalą, ludzie się chwalą tym, że ich dziadkowie byli w obozach. Mój też był. Okay. No dobrze. Dzięki za te info. Red Dead? Nie no, fajny był kiedyś. Jestem Żydem. To zagrania. Wiecie, chcę kurwa zbogaczy. Dziękuję bardzo. Joax dał na Goliboardę 50 zł. Witam. Po prostu za długi był Red Dead. Ale piękna gra. Witam, witam. Dziękuję ci bardzo, widzu kochany. Witam, witam. Co tam, Cyry? Padajcie! Kurde, 70 naboi. Tu może naboi nie starczy w tym ranie. Bo ich jeszcze jest dużo. Ja chyba dwóch ubiłem. Dobra, ten padł. Albo starczy, bo już low HP mają. O ty śmieciu. W Google sobie zobacz, to może po wyglądzie skojarzysz, ale... Aha, czekaj, zaraz zobaczę po tym etapie. Czemu w playliście horrory nie ma... muszę dodać. Ty, fajna tamten horror był, on miał takie realistyczne dźwięki chyba, nie? Ten Summer. A Madison to nie wiem, myślałem, że jest. Dobra, czekaj, zobacz tą twoją gierkę. Pokaż. Madness Accelerator. Ty, fajne nawet. Nie znam tej gry. Ale czekaj, jak tu gameplay wygląda? Zna ktoś to? Nie znam tego, ale nieźle wygląda. To też przeglądarkowe, to albo mobilne. No, wygląda sympatycznie ta giereczka. Ty, a coś gadali chyba widzowie, że będzie Madison 2, czy coś takiego? Ale mi zapieprzył Madison. Piękna gra to była. Czekaj. To. No i brudasy mnie złapały. A to jeszcze gorzej niż tamten etap, bo te Uzi to jest gorszy niż ta bazuka. Ja pierdolę. No to życie w dupę już. Ale szmat. Czekaj, czekaj. A może? XT. Nie. Lecimy. Warto. Nie, no nie mów, że wpieprzyłem siano. No daj mi się ruszyć! Ja pierdzielę, ty. Mam jeden HP. Nie. Po co przyładowywałem broń? Te rude baby to najgorsze. Bo one mają bardzo długi atak. Przez to trzymają cię w tym stunku. Wiecie, chcę kurwa wzbogacić.
Jorak zdał na golibordę 80 zł, a spoczkał mnie. Dziękuję bardzo, w dupę. Widzu, ostatnio wysyłałeś porypane donaty i teraz też? Dziękuję ci bardzo, miło mi. Kurde. Ty widzowie, co szykujecie na święta? Cokolwiek? Ty, zaraz święta w sumie. Kurde, nie umsiana na odrodzenie. Nie! Krokiety i pierogi. O! Ty, dawno nie jadłem pierogi. Ja wolę smażone pierogi, a wy? Z wody to takie. Nie. Smażone, no, coś są z konkret. Smażone pierożki. Przedłużany w ten weekend. Co jest Sylwester? Jak w dupę, pewnie w chacie nie będzie. Ja nie wiem, czy będzie przedłużany. Jest na to szansa taka jak w czerwcu, że będzie. Klasyk. Ja pierdzielę, co za szmata, ty. Nie wierzę, no i tak to jest. Ja powinienem się skupić na tej grze, rozumiesz? Skupić się na gierce, bo to jest ważne. Okej, Adamczyk. Ale czemu ty mówisz, to jest roguelike ta gra, bo ty mówiłeś, że jest jak Syzyf. Nie 10 rund bicia, nie mów tak. Poza tym bicie jest szybkie. Wszystkie kartki, no bo ta gra jest zbugowana i te kartki się odkrywają cały czas. Cokolwiek odpalisz. Ty serio, jestem ciekawy. Nie, dobra, nie, no nie będę zapeszał. I spisał, że w ostatnim etapie jest po 100 każdego mobka, ale przecież to by musiał mieć 1000 naboi chyba, żeby to zrobić. By nie starczyło nawet. Chyba trollował, nie? A, prostokąt Syzyf, okej, dobra. Ale ten Syzyf to jest chyba gra logiczna. Bije mieczem goryla? No na nich się dużo zarabia, jestem kusownikiem. Wybacz mi. Ja sam jestem Syzyf. Okej. Ty, a może te granaty, ale te granaty wydaje mi się, że to będzie sraka, że widz troluje z tymi granatami. Bo ten shotgun bije chyba max DMG w tej grze jak się da. Nie są tylko tacy, nie mów tak. Są jacy chcą być przeciwnicy. Jak przeciwnik chce być taki, to jest taki, jak chce taki, to jest taki, rozumiesz? O właśnie, legal, masz rację, no. Dobrze napisałeś. Ty nie masz spawnować tymi granatami, tylko ich używać trochę chociaż. Ale one mało biją, no. I są drogie. Ja ledwo siana mam na naboje do shotguna. Który Jan, który pan? No to wiadomo, klasyczny podział obowiązków. Szmata. Nie. Jest! Just. Nie.
strzelać zaczęła. Ja wiem. Proszę nie strzelać. Miałem naboj. Pepe Gagano. Ale te rude to są najgorsze, bo one mają tak długą animację strzelania. Obrażeń więcej nie zadają, ale ci tego stunka, one mają jak Erka Malzahara w dupę. Że wiesz, że to obrażeń dużo nie bije, ale cię tak trzyma szmata za jaja. Chodźcie tu, to jest jak takie gierki. Były takie gierki 2D, że zombie ci idą na barykadę, a ty bronisz, to trochę taka gra. Stoisz z tej strony, idą zombie. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Rafał 2722 dał na Goliborda 5 złotych, a więc dziś z twojego streama dowiedziałem się, że rude baby to szmaty, a czarnoskórzy to brudasy. Nie ma czegoś takiego, przepraszam już tego człowieka. Przepraszam też Twitcha oczywiście, nie ma tak. Nie mów takich słów. Każdy jest równy. Ja mówię o mobkach w tej grze przecież, poza tym. Nie są ludzie w tej grze. Tylko jakieś ludziki, no. Nic wspólnego nie ma z rzeczywistością, rozumiesz? Musisz otworzyć umysł, bo no... Jest inaczej niż mówisz. Nie. Chodźcie tu. Może się uda bez straty życia, to będzie zawsze 3K w plecaku. Chyba, że mnie złapie ruda, no to wtedy dupa będzie. Ale te rude najgorsze. Bo ten z obrotnicą też długo trzyma, ale krócej. Dobra, ktoś padł. Zaczynają się zbiory. Nie. W końcu ktoś... Ale ja nie powiedziałem nic przecież. O co ci chodzi? Nie, dobra. Plecaczki będą dzisiaj, tak? A kiedy liga? Ja muszę na ligę w końcu przejść. Nie, no nie! Ty runa szmato. Dziękuję bardzo. Chwila w dupę. Nie mam na to. Dziękuję. Jarax za 5 gifcików. Luka. Zoni, Igor, Gierczak, Felezaur. Dziękuję ci bardzo. No fizowaty, ja to nie pamiętam co ja mam nawet. A ty co wbiłeś w końcu? Jedną grę do D1, no to ładnie. Turcja, Rosja? Nie. Dziękuję ci bardzo, kochany widzu. Dotacje i w dupę gifty. Dziękuję bardzo. 516 subskrypcji, wytyfy. Patrzę na to fizowaty. Co jest? Spieprzył mi się ten. No widzę, ładnie. OTP Master. Dużo napieprzasz tych gierki. Ja pierdziel. Plecaki pograj. Ty nie miałeś TFT grać? Tylko grasz w ligę soloku? Dobra. Zobaczmy, co się tutaj czai. Kolejny już się... T
Ty zobacz, bo to ma jedną gwiazdkę potem i potem jest za 50k nagle. Czyli to jest najtrudniejsze w grze oficjalnie. Teraz co robimy? Shadowfight 2? No znam ją, znam ją. Może ją zrobię, bo dużo widzów ją chce, a... Mimo, że w nią grałem chyba w gimnazjum, czy... Na początku liceum, no to fajna była. Widzowie, Shadowfight 2 jak oceniacie? Chyba każdy kojarzy tą grę. Na zmianę grasz, ok. Ale dużo. Go Madness Project Nexus. Tamtego... Jak odklejęca o moim filmie? A to ty mój film ogląda? Czekaj, co ty gadasz? Który mój film? Ale to... A, już nie ogarniam. Ale ja nie chcę oglądać Lords of the Fallen już. Pieprzę to, bo to gra już dead game jest. Bo nie ma co. Aha, on kilka filmów. I co, Kiszek oglądał ten film? No może mógł zareagować na Kiszaka tak to. Jutro. Jeżeli wstawi. Lords of the Fallen najlepsza gra roku. Co? Gdybyśmy mieli 1800 rok. No to tam. I co o nim Kiszek gadał? Weź napisz w skrócie dance. Tak, Maro. I tak wtedy. A, że odklejony. No. Nie wiem, czy chce mi się oglądać. To chyba nie. W dupie mam. Jakiś to. Chory może. Cygański torcik? Co to jest? Znowu zacząłem grać w Shadowfight 2, jestem w trzecim chapterze. Dziękuję bardzo, Jorax. Za suba dla Szyszka. Szyszunia. O kurde. Zacząłem grać w Shadowfight 2, jestem teraz w trzecim chapterze. Powiedzieć, że oprócz irytujących reklam... Aha, tam reklamy były, no tam. A czemu? Tam była stamina, żeby się bić? Dziękuję bardzo, dziękuję za gifciki. A energia, lipa, to nie kojarzyłem, a to może w jedynkę więcej ja grałem. Jeżeli tam nie było, bo w ogóle nie pamiętam tego. No ale Shadowfight fajne było. Że te dźwięki. Nie. Ostatni. Dobra, ładnie. I teraz niby jest na jedną gwiazdkę etap. O co tu chodzi? Jedna energia od 29 minut, a to nie, a da się reklamy, żeby energię mieć? Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Kurde, mało naboi. Hania z Poznania dał na Goliborde 5 zł. Chcę z tobą uprawiać dziki. Namiętny, trochę zwariowany, lekko zboczony. Ciut brutalny, nieco wyczerpujący, ale jakże piękny. Ogródek. Ciekawa propozycja. Dzięki, dzięki, Jorak. Z wszystkim gifty kupujesz, a sam nie masz słupka. To jest ciekawa sytuacja.
Dziękuję, Hania z Poznania. Ogródek chcesz uprawiać ze mną? Ogródek. No można się tego, nie? Spotkać. Ty nie. Ty, etap za 5K to jest. Po tym wszystkim, co przed chwilą graliśmy, jest coś takiego. Powiedz mi, co się dzieje? Wytłumaczysz mi, co się stało w tym momencie? No lepsza farma to jest. Tyle dobrego. Znowu 5K. Ty nie mów, że tu będzie po prostu... Co się odpieprza? No dobra, dwa etapy mamy z głowy. Dzięki temu. Też tam są takie demony, czy tam specjalnie bossowie, czy są razie z nimi graczami, to myśl... Ty, tu ja chyba nie grałem w Shadow Fight 2. To ciekawe. Ty, a graliście kiedyś w Defendera? Defendera, trzy części, trzecia część była taka rozbudowana giga. Ej, zrobiłbym. Wiem, że zaraz napiszesz gierka Syzyf, stoisz, strzelasz, no a co teraz robię w tej grze? I tak to oglądasz, a Defender jest lepszy niż to. Rel? O chłopie. Ty Defenderek na live'ie by siadł. No, Defenderek. I tak byśmy w trójkę grali, jak w Grow Castle graliśmy. Grow Castle był. Co było? No, o kurde, bo tam są dzienne aktywności. Te gildie się chyba dało. By się założyło. No dobrze, Adamczyk. No, git, git. Nie no, ale powiem ci tak. Ten Shadow Fight 2, co ty o nim piszesz, to ciekawie się zapowiada. Na pewno go przetestował niedługo. Jak będą gry, bo to na mobilne było. Survival IO zostało najlepszą grą roku na telefony w kategorii Pick Up and Play. Co? Pick Up and Play? No to brzmi jak nazwa w dupę dildo, które używa twoja mała... czy które... O kurde, ale się przejęzyczyłem. Grajmy dalej. Dobra. Przepraszam, naprawdę przepraszam, wybaczcie mi. Proszę. Raz w życiu mi wybaczcie za przejęzyczenie. A zobacz, a czemu policjanci są żółci? Nie no, survival... suty. Pieprze, nie mówię o tej grze po prostu. Fryzjer się o mnie pytał. Nie no i teraz będziecie mi tak pisać, dopóki nie pójdę do fryzjera, jest weekend. Nawet nie wiem, czy fryzjer działa w week. Dobra, pieprze, to robię sobie w dupę. Zapuszczam włosy do dupy. Wiem, że mam włosy jak w dupę cieć, ale ty rozumiesz, że jakby chodzę do fryzjera raz na rok i git, bo dbam o środowisko, oni tam używają tak mniej prądu dzięki mnie. Pani w monopolowym pyta się, czemu dzisiaj nie byłeś, mówi, że jesteś codziennie od 10 lat. Przekaż ode mnie, że było 5 groszy zniżki na małpki w Żabce, no to tym razem do Żabki poszedłem. Także możesz ode mnie przekazać te wiadomości, ale jutro będę jak codziennie, nie? Dobra, to teraz i potem, zobacz to. 50K i 5 gwiazdek. No zobaczymy. Widzowie, a tak szczerze pytam, widzieliście często takich ludzi, co ten? Co ledwo się Żabka otworzyła, oni wchodzą. Małpkę poproszę.
jest w sumie ciekawe. Jakby ta gra była więcej tych robotów, a mniej tych tanki główien, że 1000 lat się bije, no to dużo lepsza by była. Albo najlepiej to po prostu daliby więcej broni i tyle. Ale nie można mieć wszystkiego. Nie. Sand of the Colo... Co to jest? To jest zasłonięć sandu z gladiatorami? Dziękuję bardzo. Ola Spornola dał na Golibordę 5 złotych. Chcę z tobą najlepiej o zmroku. Okay. Uwielbiam pod tobą i lubię na boku. Lecz okay, jeśli zechcesz, też będę na tobie na warunek jeden, że z tobą to zrobię. Ale co? Przetwory na zimę? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Ola, z tego. Grajcie już go przecież... Co? Nie wiem, co zagrałem. Kto tam żyje? Ten pet. Szmatą. No i to jest problem, że tamci są tak miętcy, ogólnie git. Może być ich dużo, ale ten, zobacz. Od początku gry w niego strzelam z shotguna. Chłop biega w jakichś tych... Nie wiem. Powiedz, co chciałeś powiedzieć o Survivor IO? A, no że okej, gierka, nie? Ale... Czy gry mobilne dostają nagrody? To ci powiem, powinni też dawać... Nie, dobra. Muszę się uspokoić. Nieważne zresztą, nic nie mówię. Wchodzimy w końcu na etap za 50 tysięcy. W końcu dotarliśmy do tego momentu. Jeżeli to nie odda... No to luj. Pokaż to. To nie było już. Czemu to jest 50 tysięcy warte, skoro ja to już było? Znaczy git, że jest 50, no bo to powinno wcześniej już być 50 warte. Ten etap to jest ten sam, co był wcześniej za 5k. Tu jest warty 50. Niczym się nie różni. 5 gwiazdek, no tamten miał 3. Op, jakoś dziwnie to wymyślił ten twórca gry. Te dźwięki w dupę. Jak się podobają dźwięki? Yeah.
Kurde, nie wiem co się dzieje. Padają. Padają. Te bossy to są papierowe w porównaniu do wcześniejszych mobów. A czy tych z bazuką na przykład, albo rudych bab. Tylko że... No właśnie. Jak będzie etap, że będą same te rude baby, no to się nie będzie chyba przejść dało. ASMR. Tak, ten Spider-Man co tarką trzy mikrofon. Coś takiego. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Hania i Ola dał na Goliborde 5 zł. Witam, witam. Chodź ze mną pod kot za jedną noc, zrobimy swoje, będzie nastroje. No. Co i to tyle? To nie, pieprzy, muszę grać. Sigma. Przepraszam, poniosło mi. Dziękuję za najta. Dobra. 50k to było warte, no to jest na samym końcu gry etapy po 50k dla jajse dali. No to teraz mogę brać te bomby, co widz pisał. No weź mi ich 10. Dobra, co rude baby? Dobry początek. Co się dzieje? Dobra, 50k mam, to luj. Jezu, kliknąłem zmianę magazynku zamiast strzelić. Kurde. Boże! Pomocy! Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Kakaowy pan dał na Goliborde 5 zł, a ja lubię panów. Ty masz wielu fanów, zrobimy to w czwórkę, załaduję cię w dziurkę. Dziękuję. Okej. Rozumiem, czemu te etapy teraz po 50k dają. Wyobraź sobie, ile bym musiał farmić tych rund po 5k, żeby to przejść. 70 razy wskrzeszenie. Te granaty jakiś tam sens mają, no niech będzie. Przecież te granaty nie biją więcej niestety niż moja broń. ASMR Boga. Co się w dupę dzieje? No nie ruszę się już. Pepe gagany luj. O nie. Ile one HP mają?
Te dźwięki! Co się dzieje? Co to za skillowa gierka? Jak tu fart potrzebny większy niż w plecakach chyba. Nie no, bez przesady. Ale widać, że twórca gry rozumie swoją grę, bo dał dużo rudych bab i 5 gwiazdek trudności, więc wie, że to najlepsza jednostka w grze. O, Pepe Gagan moment. Chyba dead. Ta. Ja pierdzie. Boże. Ile one mają kapę? Gra roku. Nie wiem, czy 50k jednak starczy, widzowie. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Król Artur dał na Goliborde 5 złotych. Pokaż swój miecz. Nikogo nie okalecz. Ja mam Excalibura. Chcesz dotknąć mego siura? Chcę. Dzięki. Gajkę. Dziękuję ci bardzo. Ej, ilu zostało? Ocenisz fachowym okiem? To po co oni mi dali ten miecz Jedi, jak ja go używałem tylko przez 2 rundy w tej grze całej? Już się go używać w ogóle nie opłaca. Dobra, weźmy to tym razem, ale to chyba gorsza. To. 3 za 50. Ale gameplay? Co, nie podoba się coś? Może zrób lepsze. Ta, zrób se lepsze. Świetna gra. To bezguście pieprzone. To ma sens, te granaty gówniane? To nic nie bije chyba. Patrz. I teraz na spokojnie. No i ile zrobiłem? Widz mój pisał, że te bomby czerwone to mają mnie kierować. One gówno zadają chyba.
Nie nerwuję ich tym tylko. No wydałem na te granaty 10k, nie, 8k dokładnie. No i to chyba bez sensu. Jest jakiś specjalny boss w tej ostatniej rundzie za 80k? Czy nie? Nie mogę się ruszyć, pomocy. Nie w tą stronę strzeliłem. Won. Tanki, szmaty. Padł ktoś. Spam. Szmata głupia w dupę. Jest! Padają! Ta gierka to symulator stania pod ścianą? Chłopie, to jest tower defense typowy, no o co ci chodzi? Tylko że zrobiony jakby z jajem, nie? Że wiesz... By nie trzymali się konwencji, tylko uznali, że no trzeba zrobić coś nowo, na nowo koło wymyślić. No i nie wymyślili, wymyślili trochę gówno, ale nie interesuje mnie, się starali. Tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Rafał 2722 dał na Golibordę 5 zł. Proszę skończ męczyć widzów, włącz już te plecaki, bo lepszy dziadzia. Ja cię teraz hartuję. Wyobraź sobie, że będzie wojna. Ty już będziesz na to gotowy mentalnie. Minus jeden. No bo nie wiesz, że będzie wojna. Ja cię na to gotuję. No. Na tortury? Tak, żebyś się na kolegów nie rozpruł, jak cię będą przesłuchiwać. Na co ty myślałeś, że na co ci szykują? Dobra, weźmy te granaty trochę, bo one jednak no są gówniane, zasranym ścierwem są, ale coś tam dają. I teraz tak, czekaj. To które jest? Raz, dwa, trzy, cztery, piąte. No były przecież na dwóch ostatnich streamach. Adamczyk, gdzie ty byłeś? Dobra, teraz trzeba tylko rzucić. O kurde, schował ten granat. Co za debil. Oczywiście granatami bym chyba szybciej przechodził. Na następną rundę 100 granatów? Ja pierdzie. Opieprzy mnie z tą grą. Stajemy. Padnie chociaż jedna osoba na te 15 granatów, czy nawet jeden nie padnie.
nawet jeden mob. 15 granatów. Nawet jeden mob nie padł. Nie, dobra, te granaty to jest jakiś żart. Ty, ale szybko padają, dobra. Zobaczymy jak szybko. Dopiero jeden padł. Ty, ale rzeczywiście, granatami gameplay jest ok. Zmieniaj te naboje. Jak będzie wojna, to będziesz streamował z frontu, tylko jak to poziom hard będzie, to jak ty dasz radę bez deada? Czy wojnę będę z frontu streamował? Ciężko powiedzieć. Papa Wesley. A, na YouTube Adamczyk. Tak, tak, no dzisiaj miałem wstawić, jakieś tam prawa autorskie były w jedynce. Muszę wypieprzyć to. IRL trollowanie teammate'ów. Nie trolluję nikogo. Ty no kurde, jednak te granaty chyba nic nie dały. Chłopy tak jak tanki byli, tak są. Albo dały coś, nie wiem. Ktoś tam pada, no. Plus taki, że te etapy dają tyle siana teraz, że już się trzeba się zastanawiać. Od tyle razy się wskrzeszy, ile chce i luj. Dużo dały? No nie wiem, widzę, no nie wiem. Kupimy teraz 30 granatów i zobaczymy jak będzie. Ile to jest siana? 15k? Jakieś grosze, 15k. Nie, te za 800 to jest sraka, no. One podpalają niby teren, ale i tak każdy, kto tutaj dotknie tylko DMG, dostanie, to upada. Jest nieśmiertelny, no to podpalać go mniej zadam. Przecież niby na większy teren są te płonące, to może lepiej? Większy obszar. Dobra, wstajemy. Co jest? Nie mogę tam podejść. To tylko animacja DMG zadaje więcej? No dobra, zobaczymy. Może tak być. Jeden. Ta. Nie, dwóch. Nie, jeden. Nie, koniec. Dobra, czekaj, to zróbmy tak, jak mówisz, widzu. Ty, ale siana nie starczy. Dobra, weźmy 20. Dobra, 25. Dobra, 30. Luj, syp, ty. Zobaczymy, co się stanie. To był ten teraz, teraz ten. Ty, ale tylko jeden jest warty tyle. Tylko jeden jest warty 80k. Szósty to jest. Ty, tu ta baba z biczem wróciła. Do łaski. Nie mogę nic zrobić, ty poruszyć się mogę. Źle się ustawili, Giga.
Dobra, zamknij ryj. Ale słabo się ustawili, bo są daleko od siebie, no. Na tamtej mapce dużo lepiej się chyba ułożyli, mi się wydaje. Ty, ktoś padł, rzeczywiście. Granaty jednak oddają. Tak naprawdę te granaty tylko teraz można grać, bo wcześniej były za drogie. Dobra, wstaję. No dają te granaty w dupa. Się zdziwiłem. Pięciu typa zostało, nie, trochę więcej. Tylko to jest najgorsze, że nie mogę podejść go rzucić. I mnie blokują. Nie, spieprzyłem to. Oni mają low. Oni mają low tam. No ale low mają. Zobacz. O nie. Zabiję ją. O, zabiłem. Ty, dobra, granaty chyba jednak oddają. Na tym etapie gry, gdzie już masz w dupie siano. Mieczem, miecz to jest tragiczny, no. Dobra, mamy 100k. No weźmy 40 teraz. Kurde. O, kurde. O. To był 6. 7. I weźmy to. Czekaj. O kurde. Wyjął granat? Nie. Mamy. Mamy granat w łapie. Słabo się ustawili, bo ja dwóch tu biję. Ładnie się stakują powoli. W jednym miejscu, który spał 15 godzin, budzi się, widzi, że jest stream, odpala, ale nie widzi ekranu, bo jakoś 144p. Jeszcze się mu oczy kleją i cały ekran rozmazany i słyszy tylko ogniste granaty. No co, no ma wizję wtedy streama, musi sobie wyobrazić live'a. Takie zadanie ma. To gruby tylko padł, no. Tak jakby nikogo nie ubić. Ej, już dwóch... Ej, dobra, oddaję. Dwa czołgi już padły.
do piekła, szmato. Dziwne, że granat nie one-shotuje w sumie tych, co ich ten one-shotował, miecz świetlny, tych łystych, tych grubych. No granatów mogę więcej kupić w sumie, no bo i tak te nawet wszystkich je zużyłem i... Jak oni nie są ładnie zastakowani, to nie wiem czy granaty warto w ogóle używać. Plecaczki to będą, będą dzisiaj. Niedługo. Nie mogę się tu przemieścić. Dwóch chyba jest tam. Albo jeden. Ja pierdzielę na pecie. Kurde, oni mają trzy razy taki zasięg jak ja. Dobra, mamy to. No szybciej idzie z granatami, wydaje mi się, co? Szybciej, szybciej. Weźmy 50. To, trzy etapy, widzowie, no way. Czy my jesteśmy blisko końca? O kurde ty. Nie wiadomo. Ale jest taka szansa. A to już dużo. Ten to chyba się łatwy wydaje, bo oni są dość miętcy ci czarni. Kurde, uderzyli mnie. No, granat jest przez to OP, że nawet jak ci CC-ka dadzą, to jednak nadal możesz go na easy użyć. I bije chyba i takie same, mi się wydaje, DMG, a bardzo podobna. Ale da się nim wyjść z tego łańcucha ceceków, którego mi wpieprzają, a shotgunem nie, bo jest za wolny. Nie wiem czemu. Zrzut szybszy w tej grze, rzut niż zaciśnięcie na spust. Także no to też jest ciekawe. Ty, no zobacz, jak masowo ich palimy. W sensie... Rozumiesz? No ty mobków. Miecz. A! Koniec! Dobra. Dobra, widzę, jednak miał rację z tymi granatami giga. Dobra, biorę 80. Plecaczki, no za chwilę zaczynam. To teraz to. No tak, mówiłem, że 3 zostały, ja liczę. Liczę na siebie lepiej. Ten ogień jest o tyle broken, że on chyba zadaje takie same DMG, jak w niego wejdą.
moby. A oni w niego wchodzą czasem, nawet jak ich nie złapę. Więc rzeczywiście najbardziej broken są te granaty. Tylko nie mogę sprintować z nim. Sprintować się da tylko bez broni żadnej w tej grze. Także nie wiem, po co ten sprint w ogóle jest w tej grze. Bo się go używa tylko w pierwszych dwóch rundach gry. A dodać musieli animacje, specjalne ataki, bo są na sprincie. To tak trochę z dupy. Nie mogę podejść. Dobra, won. Ile miałem? 80 granatów, tak? Jeszcze jest 60, a już połowa mapy wyczyszczona. Jak połowa, ty? Dwa moby zostały, trzy. Chyba. Będzie jedynka killi, chyba nie dobijamy, mi się wydaje. Mimo że sporo farmiliśmy wcześniej. A, no na pewno nie, bo została jedna mapa z 80k. Jedynka killi dobi dla widza. No ale to dużo jest. Ta gra lepsza niż plecaki, powinni tutaj wprowadzić dywizję. Co? Bym syzyfował teraz na tej grze. Ale niedługo syzyf się odpali na lidze, także spokojnie. Widzowie, no way. Dotrwaliście? Kto jest, niech napisze. 8. Bo kto tu dotrwał, jest tak samo syzyfem jak ja. Boże. Strzelanie z shotguna przez 2 godziny z rzędu, stojąc na krańcu mapy. Nie wierzę w to. Same syzyfy tutaj w dupę siedzą. No i jakby nic nowego w ostatniej mapie, ale nie spodziewałem się nic innego w sumie. Wydali coś nowego, to... Mogę podejść do nich, bo nie ma sprintu, no. Palić! Spalę was wszystkich! Do kotła już! Kurde, jakie dźwięki, ty ASMR tarpą! Ale gra lagować zaczęła konkretnie. Ciężkie lagi właśnie. Wiem, że działała cały czas w 15 FPS, ale teraz to już rura. Pożary. Boż. Pal się, gnoju. To, że dodali w tej grze opcję respienia się za siano, a ty siano na pewnym etapie jest nieograniczonym. Także nikt o niczym nie myślał. Wymyślili pierwszy etap gry, że się bije tych czarodziejów i uznali, że fajna gra, a resztę dolali na pałę. 100% gierki. Jakiś achievement za to? Nic. 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 No,
dupę, no to tak, no, to tak bywa, no. 40 granatów tylko poszło na to. Nawet nie. Ty, powiem ci tak, giereczka bardzo fajna do pewnego momentu. Później, no, zrobiłem, żebyś ty, widzu, nie musiał. Jakby ci się chciało w tą grę grać i spróbowałbyś na 100% zrobić. Co ty gadasz? Dobrze zrobiłem. Jeden kakili dobić na tych typkach, ale ich jest tam mało. A nie, to nie ten etap zacząłem. A co jest za te jeden kakili? Jakaś nagroda? A nie, ich tym nie one-shotuję. Źle zrobiłem. Ale się kontroluje falę dobrze tym. Z X gameplay. Chłopu się dziura w klatce zrobiła od ognia. Nie, czekaj. To chyba będzie git. To ich chyba one-shotuje. Pewnie one-shotuje, a szybciej się tym grę czyściło, bo biłem wszystkich naraz, na to wychodzi. Pięciu. Dla widza. Dla widza, dla widza. Idziemy na plecaki. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria!